Szanowni Państwo, przedstawiciele rodziny pomordowanych tu w Pomiechówku, Panie Generale, Panowie Dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele władz samorządowych, Szanowni Państwo, zebrani dziś w 76. rocznicę ostatniego mordu dokonanego w Pomiechówku przez okupanta niemieckiego na żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, ale także na ludności cywilnej z północnego Mazowsza. Spotykamy się w miejscu uświęconym krwią. Spotykamy się w miejscu kaźni dokonywanej przez okupanta niemieckiego. Spotykamy się w miejscu, które przez lata było zapomniane, które teraz jest przywracane pamięci. Przywracamy pamięci tych, którzy zostali pomordowani. Oddajemy im hołd. Obiecujemy, że nie dopuścimy do tego, żeby zapomniano o nich. Obiecujemy, że nie dopuścimy do tego, żeby ofiary nie były nazywane ofiarami, a kaci nie byli nazywani katami, bo niestety też z taką próbą pisania historii na nowo mamy do czynienia. Obiecujemy, że do tego nie dopuścimy. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy opiekują się tym miejscem. Przede wszystkim Wojsku Polskiemu, ale także przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawicielom polskiego samorządu. Tu szczególnie chciałbym podziękować panu radnemu Arturowi Czaplińskiemu za niezłomną pracę związaną z przywracaniem pamięci tego miejsca. Przedstawicielom organizacji społecznych, tu szczególne podziękowania kieruję na ręce pana doktora Oleńczaka, który reprezentuje fundację Fort III Pomiechówek, za niezłomność właśnie w działaniach, których celem jest to, żeby pamięć o pomordowanych nigdy nie została zapomniana. Wszyscy mamy świadomość tego, że po ataku niemieckim na Polskę 1 września 1939 roku, następnie 17 września tegoż roku po ataku Rosji komunistycznej na Polskę, a przecież doskonale wiemy, że ten atak, ten rozbiór IV Rzeczypospolitej był dokonany w porozumieniu na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, że okupanci i jeden i drugi stosowali te same metody eksterminacji narodu polskiego. Przykładem Katyń, przykładem Palmiry i przykładem Pomiechówek. Właśnie te miejsca uświęcone krwią narodu polskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dbają o pamięć. Dziękuję za to, że to miejsce jest przywracane, że teraz, na razie jeszcze raz w miesiącu zgłaszają się grupy chętnych do odwiedzenia tego miejsca, do oddania pamięci. Zobowiązuję się do tego, że to miejsce będzie miejscem upamiętnienia poległych za ojczyznę. Dziękuję.